Bruksela idzie na ustępstwa wobec Rosji. Jak na dłoni widać, że decyzje Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości obliczone są na korzyść Niemiec. Jednocześnie Komisja kolejny raz atakuje Polskę za łamanie tzw. praworządności, a także ingeruje w proces wyborczy nad Wisłą. Komisja Europejska w specjalnym raporcie krytykuje zmiany w Sądzie Najwyższym, a likwidację Izby Dyscyplinarnej nazywa niewystarczającą. Według mojej interpretacji w ustawie prezydenta Dudy brak jest mocnych zapewnień, że sędziowie nie będą karani za ich decyzje. Komisja zaleca też Polsce rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk przypomina, że z taką strukturą wymiaru sprawiedliwości wchodziliśmy do wspólnoty w 2004 roku. A przecież przez 10 lat badano nasze prawo i zalecano nam zmiany. Akurat w tej sprawie Komisja Europejska, ówczesna Komisja, nie miała żadnych wątpliwości. Gołym okiem widać, że następuje ograniczenie, czy też próba ograniczenia suwerenności Polski przy aprobacie opozycji w Polsce, która w tym momencie należy sobie postawić pytanie, czy opozycja w Polsce inspiruje naciski zewnętrzne, czy też jest tylko narzędziem sił zewnętrznych w Polsce. Mówi politolog dr Aleksander Kozicki. Z kolei minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwraca uwagę, że działania Komisji Europejskiej to wyłącznie walka z polskim rządem. Tu nie chodzi o sądy, prokuratury czy inne sprawy, które są przedmiotem sporów czy negocjacji z Unią Europejską. Tu chodzi o władzę i chodzi o wywrócenie tej władzy, która ma mandat demokratyczny w Polsce. Chodzi o to, aby otworzyć szerokowrota dla Tuska i jego ekipy. Szef Platformy Obywatelskiej mówi jednym głosem z unijnymi urzędnikami. Dzisiaj po 7 latach rządów pana Ziobry w prokuraturze widać wyraźnie, jak ważna jest taka niezależność prokuratury od polityka partyjnego. Stąd nie dziwi fakt, że w Brukseli nikt nie kryje się z poparciem dla szefa Platformy. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła na początku czerwca, kiedy Donald Tusk żegnał się z funkcją szefa Europejskiej Partii Ludowej. Now, my dear Donald, you return to your home country. Drogi Donaldzie, wrócisz do swojego kraju, aby ponownie chronić wartości. Powodzenia, mój przyjacielu. I Donaldzie, pamiętaj, kiedy spotkamy się ponownie, zobaczymy ciebie, jak sam powiedziałeś, jako premiera. Jednocześnie Bruksela idzie na ustępstwa wobec Kremla. Szwajcarska spółka zależna od Gazpromu Nord Stream 2 AG złożyła do Sądu Unii Europejskiej skargę na unijną dyrektywę gazową. Skargę na Parlament Europejski i Radę odrzucono. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wyrok sądu. Skarga Nord Stream 2 AG na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady jest dopuszczalna. Berlin obawia się, że Rosja odetnie mu dostawy gazu. W oczy Niemców zagląda widmo zimy bez stabilnych źródeł ciepła. To efekt trwającego latami uzależniania od kremlowskiego gazu. Stąd też naciski Berlina na Kanadę, aby ta przekazała Gazpromowi turbiny dla Nord Stream 1, które były objęte sankcjami. Ottawa poszła na ustępstwa. Była to bardzo trudna decyzja, ale widzieliśmy, jak Rosja konsekwentnie próbuje zbroić energię jako sposób tworzenia podziałów wśród sojuszników. Sankcje są wymierzone w Putina oraz jego pomocników i nie mają na celu krzywdzenia naszych sojuszników i ich obywateli. Niemieckie lobby gospodarcze, które jest uzależnione dzisiaj od dostaw rosyjskiego gazu, no wywiera ogromne naciski na rząd federalny w Berlinie, a rząd federalny tym naciskom się daje ponieść. I tak naprawdę polityka dzisiaj niemieckiego rządu jest no, skandaliczna. Wskazuje politolog dr Marcin Kędzierski. Komisja Europejska także dała zielone światło na dostarczenie turbin. Ustępstw w Brukseli wobec Kremla jest więcej. Rząd w Wilnie zablokował w czerwcu tranzyt kolejowy z Rosji Centralnej do Kaliningradu przez Litwę.
Moskwę. Komisja Europejska uznała, że winno nie ma do tego prawa. Niniejsze wytyczne potwierdzają, że tranzyt drogowy towarów objętych sankcjami przez rosyjskich operatorów nie jest dozwolony na mocy środków ograniczających Unii Europejskiej. Podobny zakaz nie istnieje w przypadku transportu kolejowego, o ile odbywa się on bez uszczerbku dla obowiązku przeprowadzania przez państwa członkowskie skutecznych kontroli. Decyzja komisji spotkała się na Litwie z falą krytyki, jednak premier kraju zapewnił, że Wilno uwzględni wytyczne Brukseli.